Witamy na konferencji prasowej po meczu 8 kolejki, gdzie lidzbarska Polonia podejmowała u siebie Concordię Elbląg. Ja u siebie tylko dodam, że mecz naprawdę otwarty, dwie strony. Dla kibiców na pewno się podobał, ale o komentarz do tego meczu poproszę trenera gości. Ja może się skupię przede wszystkim na swojej drużynie, bo drużyna przeciwna, gospodarze się postawili wysoko poprzeczkę, a my troszeczkę w tym meczu za dużo popełniliśmy błędów własnych i niestety przez to straciliśmy dwie bramki. Coraz częściej nam się to zdarza i to jest główną przyczyną, że w ostatnim meczu pucharowym przegraliśmy i dzisiaj również przegrywamy jedną bramką, ale no i trochę nam się sprawa komplikuje, choć myślę, że to będzie dla chłopaków dobry zimny prysznic, bo co niektórzy muszą chyba troszeczkę bardziej popracować i zrozumieć, że niestety czwarta liga to nie jest tylko czwarta liga. I tu też są zawodnicy, którzy mają jakiś potencjał i niczego im nie oddadzą. I muszą po prostu w następnym meczu się jak najlepiej z najlepszej strony pokazać, żeby tą plamę zmienić. Dziękuję. O komentarz do tego meczu poproszę trenera gospodarzy Czesława Żukowskiego. No oczywiście jestem bardzo zadowolony po meczu. Wygraliśmy z dobrą drużyną, z liderem. Nieprzypadkowym liderem. Bardzo mnie to cieszy. Pomimo problemów kadrowych, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj Szymański, Zajączkowski, choroby wyeliminowały ich z gry. Do tego Siergiej dopiero dochodzi i przed meczem zgłosił, że nie jest do góry od początku. Oleszko też chorował cały tydzień. Ale z drugiej strony, jak sobie ustawiłem ten skład, przeczytałem nazwiska i to chłopakom powiedziałem, że tutaj są następni i to z bardzo dobrą jakością. I dzisiaj to się potwierdziło. Zagraliśmy dobry mecz i myślę, że zasłużyliśmy na to jednobramkowe zwycięstwo. Szkoda, że Dzimidowicz w końcówce pierwszej połowy w doskonałej sytuacji sam na sam chybił, ale zrehabilitował się w drugiej połowie. Mieliśmy taki przestój i tutaj Concordia pokazała jakość i strzeliła bramkę na 1-1. Troszeczkę tutaj złapaliśmy czkawkę taką przysłowiową i to taki dobry zespół, lider wykorzystał to, ale ja wierzyłem, że gdzieś jesteśmy w stanie strzelić tą zwycięską bramkę. Tak się stało. Świder uderzył z 16 metra, bramkarz odbił piłkę przed siebie, tam znalazł się niezawodny Dzimidowicz, który ma nosa do bramek i dopełnił formalności. Na pewno fajny mecz dla kibica, trudny mecz, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, myślę, że zasłużone nasze te minimalne jednobramkowe zwycięstwo, ono bardzo cieszy, to jest trzecie zwycięstwo z rzędu. I widać, że ta forma rośnie, a co bardzo cieszy właśnie w takich momentach, gdzie kilku zawodników wyskakuje, są następni, także fajnie, że mamy taką kadrę. No i na pewno w dniu dzisiejszym jeszcze to zwycięstwo dedykujemy naszemu prezesowi, który obchodził urodziny, także też z tego powodu bardzo się cieszymy, że ten wieczór będzie przyjemny w Lidzbarku, a Concordia, tak jak powiedziałem, widać, że to jest jeden z faworytów do zwycięstwa w tej lidze, a ja bardzo się cieszę, że gdzieś po słabym początku ruszyliśmy do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W 8 kolejce Polonia pokonuje Concordię Elbląg 2-1. Dziękuję.